Czołem! Jak już zapewne wiecie, jestem Shanti i zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek Świrowiska. Zanim jednak przejdziemy do, powiedzmy, głównego elementu fabuły cyklu, chcę Wam pokazać, jak życie się potoczyło u naszej pani Czosnek. Jak widzicie, dograłam do poniedziałku kolejnego tygodnia, więc rozegrałam, powiedzmy, tydzień zero przegrałam, o, w ten sposób to nazwijmy. No, dom się nie zmienił, dalej jest no bidny i taki już pozostanie najpewniej do końca. Za to podrosły nam troszkę dzieci. I zaczął się okres, w trakcie którego trzeba będzie nauczyć je chodzić, mówić, załatwiać potrzeby fizjologiczne, więc no. Oto nasza Celinka. Tu jest Cykoria. No, troszeczkę skwaszona, jak widać. A to jest nasz Czesio, czy Cezary? Cezary chyba, nie? Czesia to była matka. Czesia pracuje jako niania, więc cóż. Jakbym miała mało problemów w domu, to w pracy zajmuję się dokładnie tym samym. Dom tutaj się, tak jak mówiłam, niewiele zmienił. Nie jestem pewna, czy sztaluga była od początku, czy po prostu jej kupiłam, bo potrzebowała kreatywności do pracy. No, oczywiście wszędzie walają się zabawki dla dzieci, no i to by było na tyle. Jak widzicie, do domostwa Żulewicza wprowadziła się nowa pani, a zgodnie z tym, co powiedziałam na początku, w pierwszym odcinku, zastąpiła naszą panią Czosnkową. Jak widać, jeszcze nie przydzieliłam jej ani pracy, ani umiejętności, za chwileczkę to zrobimy. Tylko najpierw może poznajmy tą kobietkę. O, weszła do mieszkania. Więc poznajmy naszą nową tutaj współlokatorkę. Jak widzicie, no nie jest takim standardowym ludzkim, powiedzmy, slimem. Co ją tutaj sprowadziło? Helena cierpi na niewyjaśnione jeszcze schorzenie. Jej skórę porasta gęsta sierść. Kiedy próbowała ją zgolić, odrosła jeszcze bujniejsza i bardziej gęsta. Udział w programie traktuje jako swego rodzaju terapię, mającą pomóc jej w zwalczeniu kompleksów. Dobra, zanim jeszcze ją tam puścimy, samopa, kozetny. No właśnie, nie zajęła pokoju. Bo oczywiście nagrywam intro i nie zapisałam niczego. Przydzielimy jej losowo, żebyście już byli świadkami umiejętności. I zaraz też damy jej jakąś karierę. Niech będzie ta gastronomia, dlaczego nie? Tylko muszę ją tu znaleźć, a to nie będzie takie proste. Przyjmij pracę. O 13 przejdzie samochód. I oczywiście zamknij drzwi, żeby nikt ci tutaj już się nie pałętał. Co? O! O! Jessica, dzięki, dzięki. Czyli jak widać, mamy kolejne dziecko w drodze. Tak naprawdę w tygodniu zero. Zero, tak. W tygodniu zero urodzi się więcej niż dzieci czosnkowej. Chyba nie jest z tego powodu szczęśliwa. No troszkę się nie dziwię. Wie, co ją czeka. Ty może byś spróbował zapoznać się z tą panią tutaj. A może nie od razu przytulanki, bo to może nie wyjść. Z panią Hiacyntową. No, pani Hiacyntowa, czekaj na nas. Może tu ją oczaruj. O nie, czy oni się porystowali wszyscy? Nie, bo wyjmowałam, wkładałam mody. Nie do czekania. I chyba oni się porystowali, a jest 23, oni mi nie pójdą spać i to jest... Och, nie. Dobra, no ale to pogadaj z nią w takim razie. Ale... O, no. Tam tu. Nie ma czasu na żadne tutaj konwenanse. No, poszło zauroczenie, więc super. Szybko to idzie bardzo, jak taka chemia jest wysoka. Tu mamy oczywiście 30 tysięcy z tego powodu, że wprowadziła się nasza tutaj Helenka. Więc no, przyniosła nam 20 koła. Moglibyśmy coś pomyśleć z tą kasą, żeby po prostu no... Ta, która się wyprowadzi kolejna, czyli w tym przypadku, któż to był? Jessica. Żeby no nie miała nie wiadomo jak dużo hajsu, bo to troszkę bez sensu też w tym momencie. Więc ja tutaj pierdyknę im basena. I zostało 12 tysięcy, super. Czyli chyba 18 poszło na ten basen. Nie wiem, co będę brała z funduszami każdej kolejnej. Też one będą wynosiły na bieżąco. Kurczę.
Nie wiem, zobaczymy. Ta pierwsza i tak sporo wyniosła. Więcej niż się spodziewałam, ale to ze względu na to, że... Już dopasam. Że no, urodziły się trojaczki, tak? Więc zabrała tam cztery części, a nie jedną, powiedzmy. Tak na babski rozum. A idź od razu do tego basenu, sprawdź, czy zjeżdżalnia dobra. A nie lampy oglądać. Idź tam, baw się. I tak... Chociaż w sumie jest czwarta rano, więc już byś mógł z którąś coś tu próbować. Ojej! Ale że ci nie dopatrzyłam nastroju. Wracaj z tego basenu. Ty mi się tu zsikasz zaraz. A no tak, drugi brzuszek, tak? A jak się trzymasz? No nie jest najlepiej. Jeszcze głupia widzę po stroju, że biega po rowerku, znaczy po rowerku, że kręci się na rowerku zamiast zadbać o siebie. Kawa. W ciąży. Już się ta trzęsie, że nie wiem, ile ty jej wypiłaś. Nie jesteś najlepszą matką. Ja nie wiem, jakie u was na wyspie panują zasady, ale nie. Więc mu od razu pierwszy wstawimy. Dlaczego nie? Proszę bardzo. Będziesz mógł sobie nadrobić wiek, żeby być znowu młodszy od tej kolejnej, która się wprowadziła, czyli od. Przypomnę, hiacyntowej. O, może pójdziesz spać, Jessica, czy znowu... Nie no, ona znowu chce paść na podłodze spać chyba. Co za baba. Czemu ja się przełączyłam tutaj? Dobra, co tu jest? Bitwa na poduszki, no dobrze. Zwłaszcza, że ty z nią... O, jesteś najlepszym, okej. Okay. Ale moglibyśmy wskoczyć tu w miłość. No, buziaczki. No, mówiłam. Pewne rzeczy chyba się nie zmieniają nigdy. Ten krok. Ten pingwin na krok. Ech. No, to się pocałował. No, olej, no co. No, a Syrena też idzie? Syrena, eklerowa, no. Zachowaj, pochowaj, jakbyś potrzebował kiedyś w nocy. Dobra, czy została jakaś w domu, która nie śpi, z którą mógłbyś coś zrobić? Chyba nie. Mia. Baby, no to idź się prześpi. Dobra, czyli on tam poleł. Aha, no tak, idź spać. Wiedziałam, że nie będę o tym nigdy pamiętała. Teraz idź spać. Lepiej? A może od razu byś się za nim pójdziesz spać? Ze trzy razy? Czemu nie? Śpi. I znowu byś najmłodszy. Ile tym najstarszym w ogóle zostało? Dużo jeszcze, nie? 35. Ła, to spokojnie. Felicja otrzymuje... Aha, miałam ignorować. Po co to czytam? Odruch. O, nasza matka naszych kolejnych dzieci wstała, widzę. Ciekawe, co się urodzi i ile się urodzi. To jest naprawdę... A czemu on zaś tu myje te gary? No przecież... Przecież ma tu zlew. Ja mu nawet zmywarkę chyba zaraz kupię. Nie kupię. Nie wiem, czy... Nie, ona się sika... Dobrze, ona była w tej toalecie. Czyli ona wyszła z tej toalety i się posikała. Chyba, że to wody płodowe. Ja już nie wiem. No, super. No cóż. Zdarza się. Dobra, kupię wam nawet zmywarkę, bo mnie już drażnicie z tym, że łazicie z tymi nie wiadomo gdzie. Serio. Może skończycie mi tam łazić wiecznie. A ta nie idzie do pracy. No trudno, najwyżej ją wywalą. Na dzień dobry. Czemu nie? Aha, i teraz... Zgaduję, że oni się po prostu rzucają na sprzątanie jednocześnie. Jeden bierze część talerzy tutaj, drugi dlatego łaził tam. A można i tak. Dobra, no tu z nią może jakieś flirciki spróbuj uskutecznić. Prześlij całuska. Gdzieś tutaj pieść dłonie, poczęstuj kawałkiem. O-o! No i zaś w pokoju i znowu, kurczę, nie będę miała okazji. Czyli sobota, muszę pamiętać, żeby u niej, później jak ją już wyprowadzę, że to będzie sobota, dzień, no, zero dalej. I ile dzieci? Uwaga, chwila prawdy. Jedno? No to tym razem się Gerard nie postarał, ale widzę, że córeczka. No i piękne Nubu. Jeszcze zanim imię, to ja sobie obczaję troszkę. Widzę, że brązowe włosy, ale oczy, no nie mam pojęcia. Zielone. Dobra, ty masz jakieś? Aha, ty masz jakieś... Kurczę. Ciekawe, czy takie z modów mają
inną szansę na dziedziczenie. Oczywiście urlop idzie dla Gerarda. Nazwijmy ją może Dagmara. I Subcia. I teraz bierzemy ją na chwilę i nią kierujemy, bo musimy ją wyprowadzić. Już tu, kurczę, chciałaby się z bogatym hajtać. No, no może kiedyś. Nie, poszukaj pracy, poszukaj domu dla siebie. Wszystko olej, nie myj się, umyjesz się w nowym domu już. Ile jest? 12,336, więc chyba nie powinna za wiele tam zabrać. Pewnie jakieś dwie dziewiąte. Czyli trochę ponad 1000. Jest jeszcze taka rzecz, że te najmniejsze parcele są tak skonstruowane, że kiedy kupujesz tą najmniejszą parcelę, tą jedną na jedną krateczkę powiedzmy, to Sim tam dostaje jeszcze hajsy za to, że ją kupił. Więc no miło. Sobota jeszcze cały czas. Kurde, całą sobotę będę musiała rozegrać. Mogę już poczekać do 18 i zrobić niedzielę. No ale trudno. Pracujesz jako ratowniczka, zarabiasz prawie 400, więc na opiekunkę cię w razie czego stać. Twoje dziecko, zabieraj. Nara. Ja nie mogę, co za oczy jej się... Co? czy ona właśnie mrugała, że się takie oczy śmieszne zrobiły? Naprawdę? W tym momencie się bardzo cieszę, że dzieci tych oczu nie odziedziczyły. Dzieci. Dziecko. No, ona mruga. Chyba. Halo? Okej, okay, to było trochę creepy. No i... papa. Masz już normalne oczy? Masz normalne, dobra. Już tak więcej nie rób. Więc znowu nam się zwolnił pokój. Więc poznamy dzisiaj dwie nowe uczestniczki naszego, powiedzmy, show. Dobra. To oni się tu żyją, a ja lecę wprowadzić tutaj panią GH, panią na I już. Pewnie jakaś imbir, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, bo trochę dawno tworzyłam tych filmów. Dobra. Więc od razu, żeby pamiętać, prowadzę ją tutaj. Zmienię jej dzień tygodnia na sobotę. A domek jej zbuduję później. Nie spojrzałam, ile ma kasy w ogóle, no ale dobra. Tak czy inaczej, pewnie wrzucę jakiegoś speedbuilda później też, tak jak w przypadku pani Czosnek. A nie, 3000. A no tak, bo przecież dwie części wzięła, dwie dziewiąta, a nie jedną dziewiątą. Ej, moja matematyka. No ale w każdym razie, jak widzicie, mód działa tak, jak powinien. Czyli w tamtej rodzinie mamy 9000, przynajmniej tak powinno być. Ale za chwilę wprowadzimy nową panią, więc będzie znowu 29. Niech. I tak w kółko. To jest. Bo mi często, nie wiem dlaczego, ale... Gubi się ich tutaj nie tylko. Nie wiem, czemu. Oczywiście tą piękną wazę zmieniającą dni przetłumaczyła Xeo. Dzięki niej mam ją po polsku. Odsyłam do filmu. Ok. Czyli tu już wszystko gra. Więc my się z naszą tutaj Jessiką póki co żegnamy. A do Gerarda wprowadzamy nową koleżankę. W ogóle Gerard musi wykorzystać swoje trzy, powiedzmy, jakby to ładnie nazwać, trzy okazje spłodzenia potomka, żebym nie zapomniała. Imbir, ha, trafiłam. No też interesująca pani. Kurczę, no nie mogę z tej groszkowej bez włosów, naprawdę. Ma głowę jak groszek. Więc tu jest nasza nowa pani Imbir, którą będziemy musieli się zająć, znaczy no przydzielić jej umiejętności, pracę. Jak widać, dość mocno się różni od pozostałych pań. Przypomina taką bardziej mamuśkę niż laskę. Do programu zgłosiła się po to, by udowodnić swojej matce, że jest w stanie urodzić zdrowe i ładne dziecko. Wiesz, z tym drugim to ja nie chcę być złośliwa, ale no, matka może mieć rację. Patrząc na twoje rysy twarzy. Umiejętności, kariera, poczekajcie. Ty chcesz być policjantką, więc dobra, więc ci dam tego stróża prawa, jak go znajdę. Oczywiście pewnie 5 razy znowu przeklikam. A później przejmujesz pokój. Przejmij. Agentka ochrony, no jak ją zobaczą, na pewno się przestraszą. Zamknij drzwi. Okej. I na tym się kończy. Rób co chcesz. A ty byś mógł, no właśnie, odpręż się na upartego z tą najnowszą, znaczy nie z tą najnowszą, tylko z tą wcześniejszą, z tą owłosioną. Też już byś mógł, bo za uroczonko wskoczyło. Och, no tak. Nie wszystko można mieć legalnie. Może nie do łazienki tu chodź.
buziak gorący i barabara. Co ja bym zrobiła teraz? Och, kochasz Felicję. Super, cieszę się bardzo. Dzięki. Toto, Genoveva groszek. No to może być teraz Genia w sumie, jak już tu się napatoczyła. Genoveva, gdzie tam? Nie wyjdziesz przecież. No co mówiłam ci? Jak mnie nie słuchasz, nie moja wina. Tam jedzenie zaraz ci ogarniemy. Czy jest tu ktoś wolny? Ta jest wolna, ale je. A dobra, zjesz później, chodź tu. Chodź tu, bo nam się doba skończy i będzie bieda. Helenka, me ciało przy tobie wymienka, twoja śliczna sukienka w słońcu lśni. Podnosisz mi ciśnienie, mam tylko jedno marzenie, chcę na party z tobą iść. Muzyka nie gra, jak ona nam zacznie, a to włączymy ją, obudzimy. Kurczę, to byłby filmik, bo to pierwszy raz, a ja nie... A, bo włączę. Dlaczego nie? I tak pewnie będę tego szukała. Nie tu. 5 lat, bo nie wiem nigdy, gdzie to się włącza. Tu. Ojej, po tej owłosionej nodze ją tu smyra. No trudno. Tylko przeraża mnie to, że chyba ten skin jest taki dość mocno... jakby to nazwać? Mocno dominujący, że... Po prostu urodzi się owłosione dziecko. No trudno, no. Choroba genetyczna nie wybiera, nie? Nie, nie ma korzystania naszego kibla. Nasz kibel, jak sama nazwa wskazuje, jest nasz. Ha, 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 la, 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 dobrze ci. Czyli nie znasz tylko tej mamuśki, która jest w pracy, która chce urodzić ładne dziecko, więc musiałoby tutaj dużo pójść po tobie w genach, myślę. Czemu my tu szachów nie mamy? Mamy tyle hajsu, a szachów nie ma. Dobra, więc tu bym wzięła jakieś kurczę szachy. Gdzie ja je znajdę? Tu je znajdę. Szachy, szachy. Tak, ja to znajdę. Jakieś białe na przykład, no, proszę bardzo, pod obrazkiem. Nawet, mam nawet. Trudno cofnąć. Mogę nawet buzi, buzi. Ciekawe, czy... A ciekawe, czy to działały? To nie wygląda, nawet jeden dobry dla pary. Już kurczę wymyślili kible dla pary, no to teraz pora na rowerek. Dobra, jakieś krzesło. Dobra, tak, szachy na tym trenera. Takie zerwy, mam tu pierdyknę, a co? Zero tu gustu, to tam. Dobra. Zresztą idź spać, bo tutaj kurczę za głośno się robi. 7 bab, każda się przekrzykuje. No to telewizor sobie obejrz, cokolwiek. To idź się wysikaj. Na panele. Ty nie wiesz, że panele źle przyjmują wodę. To jeszcze kurde amoniak. Jakoś nie wygląda na przejętą. No, może troszkę. Ej, te kobiety w ogóle sobie nie radzą same, widzę. No, naprawdę. Ja tu tylko raz je wykorzystałam. W sensie każdą raz na przykład tą czy tamtą. A one się zachowują jakby, nie wiem... Przez 5 lat były zamknięte i nie mogły nic robić. Chyba te rowerki pousuwam po prostu, bo to jest aż niemożliwe. Te Simki są od tych rowerków uzależnione, a no ćwiczą aż się zmęczą. A przynajmniej posprzątała po koleżance, miło. No śmierdzi, śmierdzi, bo ligać w bilard zamiast iść umyć dupę. Dziewczyny, jest godzina druga w nocy, możecie iść spać. Co, zaśniesz na podłodze, czy zdążysz dojść do łóżka? Jak zdążysz dojść do łóżka, to zostawię wam te rowerki. Jeden zostawię. Jak nie zdążysz dojść do łóżka, usuwam. Akurat masz blisko łóżko, cwaniako. Czyli dobra. Czyli jeden zostaje. Okej. Nie ma sprawy. Przyjrzyj się jej może. Jak się uda, to od razu... Jakby wskoczyła chemia, to by było łatwiej oczywiście. A masz już na 33/9? Kiedy? Kurde. Dobra, dwie kreski, super. Była jedna, znaczy kreski, piorunki. Wszystko przez merdę. Ma poplotkuj z nią, nie wiem, przytul ją przyjaźnie. Pocałuj jakoś tak delikatnie. Coś tutaj poróbmy. W końcu chcę urodzić ładne dziecko, więc powinna tak się zbajerować. Jest w sumie niedziela, więc już możemy myśleć o kolejnych partiach. Grzejących jego pościel. Ot, wreszcie. Amelia. No i super, chodź Amelia. Skoro akurat tak, och, podoba mi się, no to... Nie tam, nie ma sikania. Tu, do mnie. Jedna. Serio. Ona w płaszczu, ona chyba chciała iść do pracy. Trudno. Nie ma spania. Halo, wieża gra, nie słyszycie? Dobra, ty możesz nie widzieć, ale słyszeć powinnaś. Wiesz co, chodź sobie wbić ten punkt kondycji.
jak rowerek jest wolny. No ja wiem, ty jesteś chyba leniwy mocno, nie? O, właśnie. No to może trochę potrwać. O, zapomniałam, że on ma ten strój. Och. No tak, jemu też nie wybierałam wszystkich strojów, jak widać. Seksowna piżama, tutaj kurde, jakiś baletmistrza stroje do ćwiczeń. Aha. Miałam przyspieszenie, więc nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale... Da-da-da-da-da! Amelia jest w ciąży. Ale ogólnie całkiem szybko idzie. Już trzecia w ciąży. Nie idziesz do pracy. Po co? Kobiety tutaj ciężko na twój urlop pracują, rodząc kolejne dzieci. No masz urlopu 5, no to spoko, tu wpadną kolejne 3 dni, widzisz. Kolejny przyjaciel wpadnie, jak się wyprowadzi, same plusy. O-o! Dobra, faworkowa też jest w ciąży. To trzecia? Już myślałam, ale to chyba po prostu ktoś ma, no właśnie, kiepski nastrój. Czyli no, jednocześnie mamy dwie ciężarne. Oby obie donosiły, bo to nie jest nic powiedziane, jak o nie nie dbam. A no, Żerak teraz się postarał. Idź spać, zbieraj siły, bo no, dzisiaj zrobiłeś kawał dobrej roboty. Nawet machnę ręką, żeby się położyć spać o godzinie 7. Nawet wieczorynki nie obejrzał do końca, tylko poszedł spać. Trudno, była. A on tu co? On wstał o 22. Mogłeś spać do rana. Co, kto ci przeszkadzał? Kto ci nie pozwolił, zabronił cokolwiek? Ale fajnie. Mały ananasiątko tutaj jest. Ale już się cieszę. Uwielbiam, jak się rodzą nowe skiny. Naprawdę. A jeszcze bardziej uwielbiam, jak troszkę podrosną i widać, co z nich rośnie. Na przykład bardzo mnie interesuje, czy dzieciątko faworkowej będzie miało zeza. Bo zeza jej robiłam jeszcze w kasie. To jest w pełni genetyczne, więc różnie może być. Jest pierwsze w nocy, więc na upartego. Jakby nie patrzeć, jest już poniedziałek. Irmina, czy ty jesteś zauroczona? Jesteś w nim zauroczona. Czyli ty urodzisz 2 godziny po tamtej, dobra. Dobrze, chodź, teleportuj się tutaj. Ojej, idzie faworek. Najpierw widać brzucha, potem faworka. Matko, jak się zastała tymi wielkimi barami. Uch. Strach się bać. Dobra, jeden. Czyli będziemy musieli upolować jeszcze jedną. Tylko, że tak nie widzę, żeby tu jakaś się czaiła, która jest tam. Chyba, że Baśka. No, bo Baśka tylko by tutaj mogła być. Dobra, po dźwiękach wnioskuję, że już kończą. Nie mów, że Baśka sobie poszła. Basiek. Aha, ale poszła pod prysznic, więc tak. Albo nawet nie musi kończyć w sumie. Teleport. Priorytety trzeba mieć. Nie podglądajmy. Tutaj popatrzmy, o czym dziewczyny gadają. O kratkach. Chyba chcą go za alimenty pozwać. No. Aha, mamuśka przysyła. O, zrób jeszcze nie tego? O kurczę. Ja byłam pewna, że z Baśką już to robił. Zgrywała niedostępną. Ej, za chwilę będzie 8, za chwilę będzie nam Amelia rodziła. Trzeba sobie ją przypilnować. Czy to już? No tylko się przekręciła na bok. No weź urudź, bo ja tu czekam. Jak ty masz na imię? Nie pamiętam. Amelia, czyli na A dzieci. Małe ananasiątka. Przyjdź! Aha, nie wyłączam filmiku. Nie chcę. Dobra, niech po prostu urodzi zwyczajnie. Nie potrzebujemy taśm wideo. Poniedziałek 8, czyli poniedziałek to dzień pierwszy po prostu. Okej, będę pamiętać. Zresztą jak ją wprowadzę, od razu będzie poniedziałek. Synek! No super, Nubu, pokaż Nubu. Zaś zapiąłem to. Ja tu mam szczęście i wyczucie. No ale powinien być blondyn chyba. I jest. I zielone oczy. Kurde, czyli te oczy z tych modów teoretycznie powinno się dziedziczyć, ale jakoś tak nie bardzo chcą. Ale to bieda, bo wszystkie dzieci będą miały zielone oczy. Chyba, że...
bo mówiłam Wam już, że ściągnęłam niby łatkę, czy jak to nazwać, naprawiającą, a kolczyki się zepsuły, naprawiającą ten kręcenie smoczkiem, w sensie mieszanie genów. I ja nie wiem, czy na przykład nie koliduje ono z, ale ma duże oczy, z, po prostu z tymi customowymi oczami. To musiała wejść jednak w kręcenie smoczka i zobaczyć. No bo po prostu standardowo kręcić zwyczajnie smoczkiem i uruchamiać grę przez normalny skrót. Bo nadal jest to możliwe. To wszyscy są iść dziecko zobaczyć. Nie ma. Zamiast tego patrzą, jak Helena wali spod pachy. Da, daj drugiej ciężarnej dziecko, żeby nie mi zaraz rzuciła o podłogę, bo przecież ona też będzie roziła. Ciekawe, czy przy noworodku będzie już widać, czy ma zęba. Zobaczymy. To całkiem za niedługo. A na nasta brasz ze sobą, bierz ze sobą. I, czy to już? No, kurde, jeszcze zdążysz się umyć. Po co? Czyli trzeba tutaj dwie kolejne wprowadzić. Ja myślę, że to będzie etap naprawdę ten poniedziałek, na którym kończymy. Ale to przynajmniej rodzi w łazience, gdzie inni mogą podejść i sprawdzić, co się dzieje. Oj, oj. Ile dzieciątków? Dzieciątek? Też jedno. Skromnie. Tu wskoczyły trojaczki, a potem już wszyscy po jednym. I to jest dziewczynka. I oczywiście pewnie zielone oczy. Ale przynajmniej ruda. I nie widać, żeby miała zeza. Chyba, że to no... Te noworodki to wiemy, jak tutaj geny na nich wyglądają słabo, nie? Trzeba poczekać, aż będą małymi dziećmi, wtedy będzie widać więcej. Dobra, to jest Felicja. Jak ja mogę nazwać dziecko? Flora na przykład. O. Albo Fauna. Albo Fiona. Nie, Flora niech będzie. Nie chodź, szukaj od razu. Zostaw to dziecko w łazience i szukaj domu dla siebie. No, dla siebie i dla dziecka. Kurde, nie rozwiązałam jeszcze tego śniegu dziwnego, świecącego. Ich. No nic. Poszukaj domu dla siebie. Czyli wprowadzamy kolejne dwie dziewczyny. A, jogurcik jest na J. Okej. Okay. Widać dość kolorowo ubrana pani. A na K jest pani Kornishon. No cóż. Ależ ten portret się dzisiaj zmienia, no. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak działają przede wszystkim te customowe oczy z tym modem na 50% szans, tak? Nigdy tego nie miałam okazji zbadać. Poznajmy nasze dwie nowe mieszkanki. O, widzę, że one się już sobą zajęły. Tu mamy panią. Nie, to nie jest Klara Korniszą. Przecież ta ruda to jest właśnie jogurcik. Janina Jogurcik. O, właśnie. Jak widać, kolorowa, piegowata. No i nawet tak jakby bez makijażu. Trafiła do świerowiska bezpośrednio po opuszczeniu sierocińca, w którym się wychowywała. A, czyli wzięła wyprawkę i nara. No, można. A tu jest z kolei Klara Kornishon. Widać. Ojej. Nie ma takiej cery, powiedzmy, pięknej i zdrowej. Gdy miała kilka lat, wylała na siebie wrzątek z czajnika. Od tamtej pory część jej twarzy szpeci ogromna blizna. Z czasem nauczyła się z nią żyć, chociaż na początek miała poważne problemy. Na początku powinno być, nieważne. Z zaakceptowaniem siebie. Dobra, losowo. Poziom umiejętności. Dobra, umiejętności przyznane. Teraz jeszcze tylko praca. Ty masz jakieś pragnienia? Szalony naukowiec, okej. Okay. Nauka, nauka, nauka. I potem jeszcze przyznamy ci pokój. Niech będzie ten zielony. A twojej koleżance różowy. Ojej. Widzą takich zasłonek nie miały. Dobra. Losowo poziom umiejętności. I co ty byś chciała od życia? Czy to jest związane... Muzyka. Dobra. Muzyka. Przyjmij. Dobra. Jeszcze tylko zamkniemy pokoje. Zamknij drzwi. Zamknij drzwi. I co? I dogrywamy do końca poniedziałku. Ja to wiem, kiedy zajrzeć, co robi Gerard. A czemu ty śpisz na fotelu? Chcecie spać, to idź się połóż do łóżka. Wiem, że jest taka pora niekoniecznie do spania, no ale wybaczę ci. Spłodziłeś dzisiaj, wczoraj, dwójkę dzieci, więc wybaczam wszystko. Dobra, wróciła Elwira, wróciła Basia.
Żadnej brzuszek nie wyskoczył. Matko, w tym stroju, na tym worku, no naprawdę groźnie się prezentuje. Strach się bać. Serio. Okej, okay, wbił kondycję na maksa. W sumie na tym byśmy dzisiaj kończyli. Tura była dość owocna, jeżeli chodzi o nowych członków naszej społeczności. Na świecie pojawiła się aż trójka dzieci naszego Gerarda. Jak mówię, będę musiała wszystko spojrzeć, jak tu tam z tym mieszaniem genów, pomyśleć, co z tym dalej robić. I co, widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem jeszcze, kiedy pojawi się świrowisko, nie mam pojęcia, co następnym razem wrzucę na kanał. Tak jak mówiłam, na razie nie lecę żadnymi grafikami, nagrywam to, na co mam ochotę. Bo troszeczkę potem się zraziłam do tej kryształowej doliny, co prawda z mojej winy, ale no jednak. Jednak nie zadziałało to pozytywnie na chęć tworzenia. A więc już nie przedłużając, do zobaczenia następnym razem. Cześć!